W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji na ulicy Piastowskiej w Bielawie. W zgłoszeniu również była zawarta informacja, że z jednego z pojazdów wydobywa się dym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy dwa pojazdy osobowe po kolizji, najechanie na tył. Potocznie mówiąc, podjazdami podróżowały cztery osoby łącznie, nikt nie potrzebował pomocy medycznej, nie stwierdziliśmy pożaru w pojazdach. Na tym działania zakończone, kwestie rozstrzygnięcia sprawy tutaj jest między uczestnikami tego zdarzenia. Mam tu na myśli to, czy będzie zwana policja, czy nie. Na czas działań ruch prowadzony był wahadłowo, w działaniach uczestniczyły cztery zastępy Straży Pożarnej, w tym trzy JRG Dzierżoniów, jeden OSP Bielawy.